Gambrinusie, słuchaj, Liz do ciebie przyszedł. No, dziękuję. Drogi Gambrinusie, jak sądzisz, ile można zrobić filmów odnoszących się do historii III Rzeszy, zanim skończą ci się tematy? Bardzo dużo. Tysiącletnia III Rzesza przetrwała 12 lat. Dużo czy mało? Biorąc pod uwagę, jak długo potrafiły trwać niektóre dyktatury, to pewnie niedużo, ale ten tuzin wiosen dla Niemiec i Europy oznaczał kolosalne zmiany, a z czasem kompletną katastrofę. To przecież okres, gdy naziści jednocześnie odbudowali armię, zdobyli pełnię władzy, wyeliminowali konkurentów, zbudowali zagraniczne sojusze i następnie podbili niemal całą Europę. Jedną ze słabiej naświetlonych przyczyn sukcesu Hitlera i NSDAP jest pracowitość. Jakby to nie brzmiało, ale te 12 lat reżimu sprowadzały się do bardzo ciężkiej pracy. A reżim ten, choć w wielu wypadkach konserwatywny, tak nie bał się korzystać z najnowocześniejszych technologii. W sumie, co ja gadam, naziści bardzo doceniali rozwój choćby transportu osobowego, ale także radia i kina. Dorobek filmowy III Rzeszy pozostaje jednak mało znany i sprowadzany jest do odrażających filmów propagandowych takich jak Żyd Sius, albo bardziej subtelnych filmów Leni Riefenstahl. Ale III Rzesza kręciła także normalne filmy, komedie, filmy obyczajowe, dramaty, a także epopeje historyczne i kręciła je aż do samego końca. Produkcja filmów jako jedno z narzędzi propagandy ogólnie nadzorowana była przez Józefa Goebbelsa i pewien film miał być ukoronowaniem kinematografii nazistowskiej. Potwornie drogi, kręcony w coraz trudniejszych dla Niemiec warunkach, mający pokrzepić ducha cywilów i żołnierzy w czasie masowych bombardowań niemieckich miast i zbliżającego się frontu. Jednym słowem, mówimy o filmie Kolberg. Po naszemu brzmiałoby to Kołobrzeg, bo tematem filmu jest oblężenie Kołobrzegu z 1807 roku, gdy miasto to było niemal w 100% niemieckie. Ale od początku. Upadek niemieckiej armii pod Stalingradem był pierwszym potężnym ciosem, ale nie ostatnim, jaki spadł na Niemców w 1943 roku. Chmury nad nazistami zbierały się coraz mocniej wraz z porażkami w Afryce Północnej, Włoszech, na froncie wschodnim, w wojnie powietrznej i wojnie na Atlantyku. A tymczasem w maju tego roku Goebbels zaczął omawiać plany powstania nowego filmu. 7 maja w swoich dziennikach zapisał: z Harlanem i Liebeneyrem omawiam kolejny materiał filmowy dla Harlana. Kolberg. W tym filmie Harlan ma przedstawić przykład męskiej odwagi i siłę oporu mieszczaństwa, również w beznadziejnej sytuacji. Film ten będzie stanowił wielką naukę przede wszystkim na obszarach dotkniętych wojną powietrzną. Ma być całkowicie oparty na historycznych faktach. Premierę filmu obiecuje mi na Boże Narodzenie. Zapewne będziemy mogli ten film dobrze wykorzystać. Zauważmy, że od rzucenia pomysłu w maju film do kin miał trafić już w grudniu. Niezłe tempo, no chyba że Goebbelsowi i Harlanowi chodziło o grudzień 1944 roku. Ale pewnie nie wyobrażali sobie w maju 1943, jak mocno zmieni się sytuacja na frontach w przeciągu półtora roku. O tym jednak za chwilę, bo kim w ogóle był ten Harlan? Veit Harlan był przeciętnym aktorem, ale jednym z lepszych niemieckich reżyserów swoich czasów. Skrzydła rozwinął dopiero pod rządami NSDAP. Jego losy, jak wielu postaci z tamtych czasów, mają w sobie wiele niejednoznaczności. Jego pierwsza żona, Dora Gerson, pochodziła z żydowskiej rodziny i zginęła w Auschwitz. Harlan zaś w latach 30. kręcił raczej lekkie filmy, komedie i adaptacje operetek. Jego kariera nabrała tempa po wybuchu II wojny światowej. Wtedy też wziął się za niesławnego Żyda Siusa, jeden z najbardziej znanych przykładów antysemickiej propagandy w niemieckim kinie. W 1942 roku zaś wyreżyserował jeden z filmów o Fryderyku Wielkim, Der Große König. Niemiecka kinematografia wielokrotnie odwoływała się do panowania pruskiego króla, choćby dlatego, że po porażce Fryderyka pod Kunersdorfem tylko cud uratował Prusy od kompletnej katastrofy. W 1762 roku umarła caryca Elżbieta i na tron wstąpił jej niezbyt rozgarnięty syn Piotr III, który nakazał wycofać wojska rosyjskie spod Berlina, pozostawiając dotychczasowych sojuszników Austriaków na pastwę losu. I choć Piotr III szybko został zamordowany przez własnych żołnierzy, tak Rosjanie nie wykorzystali przewagi. Ciekawe, jak potoczyłaby się historia Polski bez trzeciego zaborcy, ale nieistotne. Randomowa ciekawostka: w latach 20., 30. i 40. w rolę Fryderyka Wielkiego wcielał się jeden aktor, Otto Gebühr. To dopiero specjalizacja.
Odnoszenie się po Stalingradzie do historii dramatycznych momentów w dziejach Prus i Niemiec miało jasny cel – wzmocnić propagandę, która chciała utwierdzić Niemców, że pomimo porażek wojna nie została przegrana i że Niemcy nie z takich opresji wychodzili już zwycięsko. Sam film Kolberg opowiada historię oblężenia Kolbergu w czasie wojen napoleońskich, które okazały się kluczowe dla tworzenia się niemieckiej państwowości. Czasem może nam umknąć, że Niemcy stały się realną potęgą dopiero w drugiej połowie XX wieku po zjednoczeniu pod przewodnictwem Prus. Wcześniej trwające setki lat rozbicie na mnóstwo państwewek osłabiało pozycję międzynarodową niemieckiej, rozproszonej ludności. No i nawet w czasie wojny 30-letniej to Niemcy stały się terenem swoistej europejskiej wojny światowej XVII wieku. Dopiero po pokonaniu Napoleona w ramach Kongresu Wiedeńskiego powstała Konfederacja 39 niemieckich państw, zwana w polskim dziejopisarstwie Związkiem Niemieckim. Film przedstawia więc losy Kolbergu jako symboliczny przykład oporu niemieckiego mieszczaństwa. Pojawiał się tam wątek milicji tworzonych z mieszkańców, które to miały wykazać się większą odwagą od niejednego pruskiego generała czy nawet regularnych żołnierzy. Metafora jest tu szyta dość grubymi nićmi. Można znaleźć odwołanie do krytyki przywództwa Wehrmachtu, a także wychwalania oddolnych ludowych inicjatyw, bo Goebbels miał dosłownie fioła na punkcie Volkssturmu. I też fioła na punkcie Kolbergu. Na front filmowy skierowano nie lada siły. Budżet produkcji zamknął się w 7 600 000 ówczesnych marek. Dla porównania Der Große König kosztował niecałe 5 milionów marek, a Triumf Woli niecałe 300 tysięcy marek. Ale to był w pewnym sensie dokument, więc i odpadały koszty aktorów, scenografii itd. Ile te 8 milionów marek znaczyło w perspektywie działań wojennych? W tej cenie na front trafiłoby 30 nowych Tygrysów albo 87 myśliwców odrzutowych. Sami ocencie, czy to dużo, czy mało. Goebbels był w stanie zaakceptować takie koszty. Bo choć prace nie postępowały tak szybko, żeby nadążyć za wydarzeniami na froncie, tak Goebbels był zadowolony z efektu. Oto co pisał w dziennikach w grudniu 1944 roku. Wieczorem odbywa się projekcja nowego kolorowego filmu Harlana Kolberg. To jest prawdziwy majstersztyk sztuki reżyserskiej. Harlan uformował go także politycznie w tak zręczny sposób, że można by prawie powziąć podejrzenie, iż rozpoczęto nad nim pracę dopiero przed 3 tygodniami i daje on odpowiedź na wszystkie pytania, które poruszają obecnie naród niemiecki. Spodziewam się, że ten film odniesie nadzwyczajny sukces. Spowoduje, aby tak szybko jak to możliwe został skierowany do szerokiego rozpowszechniania. Ten film ma dla nastrojów dzisiejszego narodu niemieckiego takie znaczenie jak wygrana bitwa. Problem oczywiście w tym, że grudzień 1944 i początek 1945 roku nie przyniósł Niemcom żadnej istotnej zwycięskiej bitwy. Porażka pod Ardenami to jedno, ale styczniowa ofensywa Związku Radzieckiego doprowadziła do katastrofalnej sytuacji na terenie okupowanej Polski, a także do wkroczenia Armii Czerwonej już poważnie na tereny właściwych Niemiec, w tym do Prus Wschodnich. Następnie przyszła kolej na Pomorze, w tym sam Kolberg, który miał stać się jedną z wielu twierdz walczących wedle założeń do upadłego. Pewną legendą wokół kręcenia filmu Kolberg jest ta, że III Rzesza zaangażowała między 15 a 20 tysięcy prawdziwych żołnierzy na potrzeby scen batalistycznych. Dzisiaj raczej się mówi o 5 tysiącach takich militarnych statystów. I znowu, czy III Rzeszę stać było na to, aby w trakcie największych porażek angażować takie siły i środki na przedsięwzięcie, powiedzmy, artystyczne? Goebbels chyba jednak wiedział, co robi, bo warto pamiętać, że filmy były nie tylko miłą odskocznią od wojennej rzeczywistości, ale także formą zarobku dla państwa. Wiele z superprodukcji III Rzeszy zwracało się w postaci sprzedanych biletów i to nawet w czasach, gdy gospodarka niemiecka wchodziła na etap totalnego podporządkowania wojnie. W wypadku Kolbergu wydarzenia następowały jednak zbyt szybko. Film swoją oficjalną premierę miał 30 stycznia 1945 roku. Już 4 marca filmowa wizja oblężenia stała się nieco zbyt realna, bo Armia Czerwona wraz z Ludowym Wojskiem Polskim rozpoczęła oblężenie właściwego Kolbergu, a po 2 tygodniach walk Niemcy opuścili miasto. Goebbels tak zareagował na bieg wydarzeń. Chce zadbać o to, aby ewakuacja Kolbergu nie była wzmiankowana w komunikacie wojennym OKW. Nie możemy obecnie tego zrobić ze względu na dotkliwe skutki psychologiczne zagrażające recepcji filmu Kolberg. Czy taki spóźniony pod wieloma względami film mógł cokolwiek zmienić? Trudno to nam oceniać. Dzisiaj mamy do czynienia z tyloma formami wpływania na opinię publiczną, że skupienie się na jednym bardzo drogim filmie na etapie wojny, która wydawała się być już przegrana, zalatuje absurdem. Ale jesteśmy też mądrzy po fakcie.
Czy nazwać to samooszukiwaniem się czy desperacją zbrodniarzy wiedzących, co ich czeka? Tak też do lata 1944 roku sytuacja dla Niemców wyglądała nieciekawie, ale nie tragicznie. Front wschodni nadal był setki kilometrów od najbliższej niemieckiej ziemi. Goebbels zawsze doceniał wartość dobrze ukutej propagandy, powtarzającej w kółko ciągle te same slogany, co najwyżej w innej formie i w innych słowach. Cholera wie, może ten Kolberg sprawił albo pomógł w tym, że obrona Berlina była tak zacięta. Nie możemy też stracić z oczu całego obrazu, gdzie każdy kolejny film, publikacja, przemówienie układa pewną narrację, której trzymały się władze III Rzeszy. W realiach, gdy doszło do zamachu na Hitlera, gdzie żołnierze na froncie zachodnim dziesiątkami tysięcy oddawali się do niewoli, tak utwardzenie postaw i poprawa morale mogły mieć faktycznie znaczenie. Ale czy istotniejsza od wygranej bitwy, tak jak pisał to Goebbels, to już pewna przesada.